Siemka, witam was w 27 odcinku Zagrajmy w Nostale. Tak, jestem Freeman. Jestem ucznikiem. Zmieniłem profesję? Nie. Jak widzicie, nowa nazwa Free Archer, już nie jest Free Wizard. Już wam mówię, na czym to polega. Tak, nie zmieniłem profesji, ani nie zmieniłem nazwy i tak. Tylko po prostu expiłem jednocześnie maga i jednocześnie ucznika. Nie mówiłem wam o tym, ale tak zrobiłem i teraz będę grał właśnie ucznikiem. Mam zamiar właśnie teraz zrobić CP, czyli dalsze misje. Znaczy, to było tak, że grałem sobie, grałem początki, miałem te wszystkie moje let's playe, znaczy let's play Nostale, i zrobiłem w ten sposób, że sobie grałem łucznikiem, znaczy grałem, robiłem let's play magiem, a grałem łucznikiem. Ucznikiem grałem oczywiście tam z kolegą, sobie pogrywaliśmy z Maxem, no a magami nagrywaliśmy. No i tak się zdarzyło, że magami nam się tak spodobało, że myśmy magami grali tylko. No i tak wyszło, że jakoś Max został tak jak był, miał 39 chyba poziom i tak sobie pomyślałem, że a może go podekspię do tamtego levela. Tam jest otwarte, czemu ja nie idę? Ja tak, zrobię, nie? No i jest, jestem, nie? O Jezu, co to są za psy. Tak, już mówię wam o właściwościach wszystkich SP. A więc tak, mag. Znaczy miód maga, tak. Mag ma tak średnio HP, dużo many. Dodatkowo mag ma... mag nie chybia. Jak widzieliście, mag bardzo rzadko chybiał. I prawie zawsze trafiałem. Znaczy, zawsze trafiałem. Tam raz na milion trafiło się, że nie trafiłem. Mag mam jeden minus. Oprócz tego, że mam mało HP tam, tak średnio. To jego ataki są wolne. Tak, no, łucznik jest o wiele szybszy, ale za to łucznik nie ma takich mocnych ataków, więc muszę się przestawić na te troszeczkę, na te inne, na te ataki łucznika, więc będę lekko lamił, jak tutaj chyba mi się tak zdaje. No ale cóż, wszystkie, akurat magiem oczywiście grałem osobno, żeby nie było, że sobie coś przerzucałem, jakąś kasę czy coś. O, tu mam 400 tysięcy akurat, nic nie przerzucałem, od razu wam mówię, serio. Grałem uczciwie na tamtym magu, żeby nie było. No i teraz mam zamiar tak pograć magiem. Znaczy tak, nie piszcie mi tam już na magu, bo raczej no łukiem będę grał, no nie, na magu mi nie piszcie już raczej, bo nie odpowiem. Rzadko będę na niego wchodził, już tak bardziej teraz na łucznika. Tak, jedyne co sobie przerzuciłem z maga, to te ącki 5, bo jedną miałem sobie już na magu jedną. No i co on tutaj ma ciekawego? O, jakieś różdżki ma wydropione i jakieś zbroje. Tajemniczy skórzany łuk 46 plus 3. Oczywiście najlepszy chyba według mnie jest na 45 czerwony łuk. O Jezu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie ogarniam. Jak widzicie, mag ciągle mówi mag. Mi go brakuje. Mój ucznik już ma lasta, czyli ostatnią jakby ten skill ostatni, czyli mam już 20 profesję i teraz muszę sobie wbić 21, żeby sobie ulepszyć SP. Na magu tego nie pokazywałem, jak ulepszałem, bo ponieważ nie wbiłem 21 profesji, nie zdążyłem, a na magu nie wiem, jak to się stało, chyba musiałem gdzieś expić. No jeszcze 30 sekund nam zostało, trochę popić musimy. Tutaj mam strzały. Do łucznika potrzebne są strzały, tak. Kurde, właśnie, troszeczkę się zagapiłem, a czy zapomniałem, miałem opowiadać jeszcze o tamtych właśnie, o tych skillach. Właśnie, skille. Mówiłem o magu, no to są takie charakterystyczne, co to były, czyli tam, że chybia, że średnio HP, tak, zresztą mało, ale ma za to, że silny, ma dużo MP i te. A łucznik jest w miarę
silny. Jest słabszy od maga. O Jezu, tu walki. Dobra, lecz jest bardzo szybki. Dodatkowo może sobie jeszcze ułatwić TZW, czyli tańczący z wiatrem, taki skill. Szybki niczym wiatr nazywa się skill, a efekt to jest TZW, czyli tańczący z wiatrem. Jak widzicie, że często ktoś podchodzi do łuczników i podaj TZW, daj TZW, no tak wiecie. To już chyba prawie każdy zna. Nie będę miał łatwo. No, zacząłem tak już tak bardziej szanować wszystkie rzeczy, które mi wydrupują, bo jak widzicie, tu jest zielony odłamek. Tutaj chodzi, jak sprzedajecie u NPC-tów po 300, no. U NPC-ta to tam, nawet u NPC-ta to już jest dużo, 300 i tam jak posprzedajecie. Ale na przykład chodzą po nawet do 3K chodzą. Tak, nie pamiętam jak to było. Kupujesz chyba... Jak to było? Aha, kupujesz rano i sprzedajesz wieczorem. Tak to było? Jeżeli źle mówię, to poprawicie mnie, nie? Jak zwykle. No i... Takie są charakterystyczne jeszcze. Łucznik oczywiście... Jest nie dość, że szybki. Ma tak średnio HP. Znaczy ma mało HP. Znaczy mało MP. Mało many. Ale za to dużo, znaczy średnio HP. Tak średnio chybia. Nie zdarza mu się to za bardzo. No. I może przejdziemy do wojownika. Wojownik jest tak średnio silny. Ma dużo HP, bardzo dużo HP. Średnio many. Ja tu coś miałem zbierać tej CB czy coś? Te psy, coś mi to przypomina się, ale chyba nie. O Jezu, biedny mój. Dodatkowo wojownik często chybia. Częściej niż to się zdaje u łucznika czy maga. No mago to nawet nie wspomnę, mag w ogóle nie ten. Ale to się właśnie tak zdarza. Wojownik jest wolny, no wolny jest, ale jak masz się SP1, to tam są takie o Jezu, ale ładnie się odrobi. Są coś typu TZW, ale to bardzo krótko trwa i nie wiem czy to się zalicza. A nie. No. Co tam jeszcze o wojowniku mogę powiedzieć? O tym, że chyba jest silny. Znaczy, o właśnie. Z silnością to tak nie wiem jakie to jest, tak średnio chyba. Jest słabszy od łucznika. No, oczywiście w zależności od tego jakie ma o, mój Tom, a Tom mi jest potrzebny. W zależności od jakie uzbrojenie, jakie ma armor. No kurde, o, coś tu wyszło. To chyba miałem zebrać, nie? No. A, czyli mam zatem wykonane. A takie coś mam chyba na szyi. A nie, mam co innego. Miałem chyba takie coś. A, pamiętam, no. Jak byłem poszukiwaczem. O, pamięć. Ale to chyba na magu. Już mi go brakuje. No, także tak trochę pogmatwane to pewnie jest. No, ale dobra, podsumujmy. Podsumujmy co ja powiedziałem. Czyli tak, wojownik. Dużo HP, średnio MP. Ma... Jest średnio silny, dużo razy chybia. To chyba wszystko. Mag silny, w ogóle nie chyba prawie. Ma dużo many, średnio HP. Łucznik ma średnio HP, mało many, dosyć silne ataki i jest szybki. Tak. No. Aha, tu mam może. Aha, tu mam jeszcze szybka regeneracja. Czyli że nam się skille będą szybciej ładowały. To do lasu to się naprawdę przydaje takie coś, że się las szybciej ładuje. A wszystko to już jest koniec? Dobra. Chyba tak. Mi się zdaje, że przewracałem tą dźwignię.
Zresztą. Chyba tak, chwilkę. Nie jestem pewien. A zresztą. Kurde, właśnie teraz nie wiem. Dobra, zrobimy tak, że... O. Ja jeżeli źle zrobiłem, to po prostu tu wrócę. Ale chyba... Nie wiem zresztą. A, trzeba się teraz cofnąć po prostu. A, czyli... Chyba dobrze. Niam, niam, niam. Wychodzimy. Muszę się teraz przestawić, bo... Teraz magiem to, wiecie, jeden skilli po wszystkich było, nie? A teraz to muszę uciekać i bić, nie? Teraz już troszeczkę ciężej. Znaczy tak w miarę dosyć idzie. Dobra, tutaj zadanie zostało wykonane. O, kwiaty dźwięku. Mhm, diabelski wampirek. Kiedyś się go zabije. I dostałem coś. Dobra, teraz gdzie? Poszukaj rzeźby z otwartym pyskiem w podziemnej kopalni. Słuchajcie. Ja wiem, gdzie to jest. Nie będę teraz tak, wiecie, mówił tutaj. Znaczy nie będę łaził tam odtąd, tamtąd. Powiem wam, gdzie to jest. Pamiętacie, gdzie był ten slate, taki czerwony, w tych kopalniach? I te krety, gdzie tam były? Tam były też tam krety, nie? Tu możecie sobie cofnąć odcinek, nie wiem, który to był. Ale tam, gdzie zabijałem slade'a, to nie wiem, 34 CP to było... Jak robiłem 35 CP. Jakoś tak. I tam przed slajdem jest taka rzeźba. Z tego co pamiętam. I tam właśnie zmierzam. Czyli szerokiej drogi. No dobra, jestem już w pobliżu. Przesuwam ten teleport cały. No jestem już prawie na miejscu. Chyba pamiętacie to miejsce, nie? Tu jest slajd. O tym właśnie mówiłem. Okej, czyli teraz... Aha, no trzeba trochę wejść. O, tak to było, no. Dobra. Teraz przechodzimy. Dobra. I sługę demonów też tutaj tak trzeba? Czy gadać? Gadać. Okej, no i co? Poszukaj kreta. A, dostał mi się z kretami. Ja zawsze pamiętam, że na kretowisku jest dużo ludzi, więc od razu. Co mam, jaką mam misję? Przejść do wyznaczonego miejsca na mapie. O, widać ludzie. Witam. Nie będę tu przeszkadzał. Poproszę 20 wąsów kreta. Nie będę im tutaj nic robił, niech ma. Dobrze. Właśnie jeden. Dziękuję. Dobra, no i mamy wąsy. Co z nimi? I dostarczy się do sługa demonów. Normalnie to bym sobie sami wydropił, ale tutaj strasznie dużo ludzi jest na tych kretowiskach. I... będę im tam... zabierał spota. Okej. Okay. No i co? I do sługę demonów. Okej. Okay. A, jeszcze raz? A, no, fajnie. CP43, no tego to się nie spodziewałem akurat. No, a czy może było się potem spodziewać. No to co? No to chyba kończę ten odcinek. Krótki. O, proszę tak się ustawić tutaj. Albo usiąść, żeby było. O, ten sam poziom niech będzie. Proszę bardzo. Ojejku. Okej, okay. No to co? To dzięki wam za oglądnięcie tego odcinka. A właśnie, może pokażę wam moją normalną postać. Dzięki wam za oglądnięcie tego odcinka. A właściwie nie. Nie chcę się wam nic zagadnąć jeszcze. Pokażę wam moje inventory. Czyli mam tak, wiekowy łuk wiatru. Magiczne ręce. Rękawice. Mam tutaj... Szata 31, jakiś sztylet, wróżka wody 40,
kapelusz w kształcie czubka, którą miałem na magu, ale się nie przydaje, ponieważ tutaj mi się teraz przyda, bo tu są śmiertelne trafienia i krytyczne trafienia o 10, o zwiększenie, czyli jest maska X. Kupiłem chyba za 400 tysięcy, jakoś tak. A właśnie, ktoś mnie pytał na prywatnych wiadomościach, czemu pokazuję wam wszystko tutaj, co to jest. Co chwilę wam tak, coś takiego robię i pokazuję, co to jest. Dlaczego? Żeby potem nie było pytań po prostu, a co to było, a co to jest, a sprzedasz mi to, a co to jest. Żeby pokazywam, co to jest, za ile kupiłem, też mówię, tak w przybliżeniu. No, tutaj mam jakieś, to sobie chyba przerzuciłem z maga, bo chyba to lepsze są takie dla mnie. Także to sobie przerzuciłem z maga i chyba to, nie pamiętam, jakoś tak. No, także tak to właśnie wygląda. No skumpl, na tej postaci no skumplów mam tylko tyle. W czym 31 taki, o proszę bardzo, questy, no co tu dużo mówić, no nowa postać, nowa gra, nowe bijacz, dobra, patrzcie, patrzcie, patrzcie na dole, patrzcie, 21 profesja, dopiero teraz to zauważyłem, a nie, przecież kurde, 21 profesja to normalka, a ja myślałem, że mam to, wiecie, na SP. Wbiłam się 21 profesja, fajnie. Kurde, ale byłem już taki zarany. Myślałem, że wiecie, już mam na SP to 21, to by było fajnie, nie? Kurde, za dużo się jaram. Dobra. To kończy ten odcinek, także dzięki wam za oglądanie tego odcinka z nowym ucznikiem. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcinek. Spodobał, nie spodoba. I polubicie tego nowego ucznika. Bo nim teraz będę grał. Także pozdrawiam nowym ucznikiem was. Oczywiście nic nie stało z magiem. Mag nadal żyje, jest w całości. Czasami będę pogrywał może nim kiedyś, może sobie nim będę wbijał level. Ale na razie będę zajmował się ogólnie ucznikiem i będę nim grał. Także pozdrawiam was wszystkich. Wszystkich pozdrawiam. Nikogo w tym odcinku nie było, tak jak ktoś zauważył, nikogo w tym odcinku nie było, ponieważ nie miałem jakby z nikim kontaktu. I nagrałem ten odcinek sam, bo nie dość, że Skype mi nawalił i coś tam się stało z nim, że nie mogę odbierać od innych. I ogólnie, ojej, mi głowa coś boli, dobra. To kończę ten odcinek i w ogóle dzięki wam za oglądanie, wszystko wam dziękuję i... Już powinienem tam się pożegnać, się nie żegnam. Dobra, do widzenia, pa.